Po wejściu Polski do Unii Europejskiej mieszkańcy wsi mogą korzystać z rozmaitych form wsparcia w ramach różnych instrumentów wspólnej polityki rolnej. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrożono szereg działań, które wspomagały rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mieszkańcy wsi mogli starać się o dofinansowanie różnych form działalności gospodarczej. Przeznaczali dotacje na zakup nowoczesnych maszyn, innowacyjne techniki w rolnictwie, ale także na działalność pozarolniczą. W ten sposób mogli rozwijać pomysły, które otwierają nowe możliwości biznesowe, tworzą miejsca pracy i zmieniają polską wieś. O, jakie maluchy. Wszystkie białe. To pierwszą swoją kozę dostałam od sąsiada tutaj z wsi obok i stwierdziliśmy, no jak już jest koza, no to co z tym mlekiem robić? No nie jesteśmy w stanie wypić tego mleka na bieżąco, tylko po prostu się magazynowało. Jak już zapadła decyzja, że chcę się tym zajmować profesjonalnie, zaczęłam się uczyć, doszkalać, zaczęłam jeździć na różne warsztaty serowarskie i za granicę, i w Polsce. No ale żeby to robić profesjonalnie, to trzeba było też wyposażyć w sprzęt. Nie mieliśmy tyle pieniędzy, skorzystaliśmy w związku z tym z dotacji, akurat się pojawiła możliwość. 40% dostaliśmy dotacji na zakup sprzętu. Cześć dziewczynki! Potrzebowałam mieć więcej kóz. Zaczynałam od jednej, potem było 7, teraz mam 30 i chciałam dobrego mleka. Moje zwierzęta wychodzą, wypasają się na łąkach, każde ma imię. Chcę mieć serowarstwo, chcę mieć zagrodę edukacyjną dla dzieci i chciałabym, żeby to tak funkcjonowało no wielotorowo. Piekłam od zawsze, w sumie już w domu rodzinnym, później jak dzieci były małe, jakieś domowe wypieki. Zaczęło się tak na większą skalę, jak właśnie zamknęli moją firmę, w której pracowałam. No i miałam czas rozwinąć tą pasję. Zaczęło się od dzieci i o ich pomysłów. Potem do szkoły, coś czasami dla jakiejś jednej koleżanki, dla sąsiadki, dla kolegi, koleżanki. Później założyłam stronę swoją i od tego momentu już poszłam w to. Chyba z truskaweczką weźmiemy. Dobrze. Zaczęło się od małego tortu urodzinowego, a teraz obsługujemy duże wesela. Od tortów, po słodkie stoły, po jakieś boksy podziękowania dla gości. No to dzisiaj smacznego i widzimy się za jakiś czas. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszam. Z czasem jak przybywało zamówień, jakieś takie poważniejsze były, no to zdecydowanie brakowało miejsca do przechowywania różnych rzeczy, no miejsca na lodówki. Słodkie stoły wymagają dużo różnych akcesoriów. No i dlatego wyszedł pomysł wzięcia dofinansowania i jakby założenia swojej własnej pracowni. Złożyłam wniosek, wypełniłam wszystkie dokumenty i udało się. Dostałam środki, teraz mam dużo miejsca, zakupiłam sobie różne profesjonalne sprzęty, dużo łatwiej się pracuje, piekarniki są większe, można więcej zrobić, no i też łatwiej. Mam pole do rozwoju. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Polsce ponad 18 tysięcy osób otrzymało premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Wsparcie uzyskało także blisko 4 tysiące firm na rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem, a ponad 1,5 tysiąca podmiotów pozyskało środki na przetwórstwo i marketing produktów rolnych. Tylko w zakresie tych trzech instrumentów wsparcia przekazano dotychczas ponad 8,5 miliarda złotych na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.